Dzisiejszym moim gościem jest człowiek, który od 2006 roku działa na rynku nieruchomości, pracował w największych biurach nieruchomości w Polsce. Od jakiegoś czasu na stałe zasiedli się w Tour Nieruchomości, gdzie jest menedżerem do spraw strategii i relacji inwestorskich. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale tuż nie będę dłużej tutaj Was przyciągał. Moim dzisiejszym gościem jest nie kto inny jak Krzysztof Derdzikowski. No to cześć, to ja. Oto jestem. Cześć Krzysiek, powiedz mi, czy nigdzie się tam nie pomyliłem, czy wszystko dobrze w tej zapowiedzi? Spokojnie, ja sam do tej pory nie pamiętam nazwy tego stanowiska. Okej, dobra, starałem się zapamiętać, ale chyba poszło dobrze. Krzysiek, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się dzisiaj spotkać razem z nami tutaj na live'ie. Powiedz mi pierwsze pytanie, bo zawsze jest jakaś nagroda na koniec live'a dla osoby najbardziej aktywnej, która cię zaintryguje, jakieś najlepsze pytanie, komentarz. Powiedz mi, co dzisiaj jest nagrodą za taki najlepszy komentarz, najlepsze pytanie do ciebie? Wybraliśmy jako nagrodę dzisiaj możliwość konsultacji. Jest taki produkt u nas na sklepie, więc będzie można się ze mną skonsultować w swojej wybranej sprawie. No chyba, że pytanie będzie słabe, to ewentualnie zmienimy tą nagrodę na jakąś gorszą. Ale pamiętajcie, pytania muszą być dobre i celne i najlepiej trudne. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że tak odważnie podchodzisz do tematu. Ja w ogóle śmialiśmy się w kuluarach o tym, że dawno nie miałem gościa, z którym jakość obrazu jest taka porównywalna, więc bardzo się cieszę dzisiaj, Krzysiek, że nas będzie dobrze widać i dobrze słychać, bo obaj mamy pełen osprzęt, słuchawki w uszach, jak w studiu jakimś nagrań, więc bardzo się cieszę, tutaj się przywitajmy jeszcze. Urszula Socha, pani deweloper, pani fotograf, wszystko w jednym, witamy cię, Ula, serdecznie, cieszymy się, że jesteś razem z nami. Jerzy Sępowicz, Urszula Socha, od razu robi się milej, no po to Jurek przychodzi przecież na te live, żeby tutaj trochę dziewczyn poznać i zobaczyć. Piotr Białas, witam, okej. Moi drodzy, ruszamy chyba, Krzysiek, z tematem. Najważniejsi są nasi widzowie, więc zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, żebyście zadawali pytania. Jeżeli będzie to dla Was wartościowe, wielka prośba o udostępnienie. Niestety Facebook nam przycina zasięgi, więc walczymy z nim jak możemy, a dzięki Wam te zasięgi jakoś tam wyglądają, także dziękujemy z góry za wszystkie udostępnienia. Krzysiek, powiedz mi, czym jest w ogóle ziemia rolna? Jakbyśmy mogli zacząć od początku. To dosyć dobre pytanie, bo jak dotykam tematu obrotu nieruchomościami gruntowymi, to jedno z pierwszych pytań, czy ja na pewno muszę stosować te wszystkie dziwne przepisy, które ograniczają moją swobodę działalności gospodarczej i swobodę obrotu takiego nieruchomościami gruntowymi wprost. Więc zastanawiam się, czy rzeczywiście. Tak, to co najczęściej uznaję w swojej praktyce jako rzeczywiście ziemię rolną, to jest definicja zgodna z kodeksem cywilnym, no tylko to jest wyjątkowo szeroka definicja, dlatego że ta definicja kiedyś była trochę inna, teraz w chwili obecnej z tej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest odwołanie wprost do kodeksu cywilnego, a kodeks cywilny mówi, że ziemią rolną jest wszystko, co w praktyce dałoby się wykorzystać pod uprawy rolne. Czyli ta definicja jest ohoho, czyli no w sumie to ja i Pałac Kultury zburzę i tam zasieję buraki, no więc w sumie jakbym się uparł. Tak, więc jest to spory problem, jest to naprawdę spory problem, jeśli chodzi o tą definicję, bo wszystko można pod ziemię rolną podciągnąć. Na szczęście KOWR, który jest jedną z instytucji odpowiedzialnych za stosowanie tej ustawy w praktyce, bo on wydaje nam decyzje administracyjne pozwalające na sprzedaż bądź zakup. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dokładnie, tak? KOWR. Tak jest. Tak jest. Dlatego on no, stoi na straży i on w porozumieniu z taką Krajową Radą Notarialną ustalił, że okej, nie wszystko, nie 100% ziemi w Polsce to ziemia rolna. Więc na szczęście czasem da się coś kupić, czasem da się coś sprzedać również. Okej, powiedz mi, czy klasy bonitacyjne w ogóle mają wpływ na to, czy właśnie tutaj możemy to zakwalifikować jako ziemia rolna, tudzież jakieś użytki, jak to wygląda właśnie? Nie, to jest troszkę inna kategoria. Klasy bonitacyjne mają wpływ głównie na to, co będzie można potem na tej ziemi zrobić. Czyli jeśli masz ziemię dobrej klasy bonitacyjnej, dobra to jest 1, 2, 3, no tak to jest. Taką ziemię najlepiej wykorzystywać rzeczywiście pod działalność rolniczą i jej nie zabudowywać. Niemniej jednak są takie miejsca na mapie kraju jak Lublin, który gorąco pozdrawiamy,
Tak, pozdrawiamy jest. Was, Lublin. Ja jestem z Lublina, nie wiem, czy Krzysiek wiesz. Także to jest moje miasto. Pozdrawiamy tym bardziej, Lublin. Pozdrawiamy wszystkich naszych tutaj. No okej, okay, ale ten Lublin przecież jest tylko i wyłącznie na wysokich klasach bonitacyjnych, tam ciężko tak czwórkę, więc w takich przypadkach rzeczywiście czasem trzeba i tą ziemię dobrej klasy zabudować. Natomiast dla mnie ideałem jest ziemia niższej klasy bonitacyjnej, tutaj nie ma większych problemów, żeby się budować. Czwarta, piąta, szósta, prawda? Tak jest. Dla inwestora, czym niższa klasa bonitacyjna, tym lepsza. Między innymi dlatego, że za niskie klasy bonitacyjne może być taki przypadek, że w ogóle nie będzie podatku do zapłaty, podatku od nieruchomości. Dla mnie bomba. Brak kosztów, to jest to, co lubię. Tak jest, zdecydowanie tak. Ekonomia. Powiedzmy jeszcze dwa słowa właśnie o tych wielkościach, prawda? 3000 metrów kwadratowych. Kto może kupić 3000 metrów kwadratowych, a kto może kupić około hektara? Znaczy, tak naprawdę zarówno do 3000, jak i do hektara może kupić, tylko do hektara, jeśli jest hektar, tak jest, to już za dużo, o te pół centymetra. Jak się okazuje, pół centymetra robi różnicę, nawet w nieruchomościach. Więc jest tak, że każdy może sobie kupić do jednego hektara bez większego problemu, tylko jeśli kupujesz powyżej 3000 metrów, to musisz potem taką ziemię, oczywiście mówimy teraz o ziemi rolnej, no to trzeba taką ziemię potem użytkować rolniczo przez okres 5 lat, najlepiej zameldować na terenie gminy, gdzie jest ta ziemia, bo inaczej specjalna kontrola z KOWR-u wpadnie i zrobi z tyłka jesień średniowiecza. Na razie jest to groźba, tak średnio realna, ale trzeba wziąć pod uwagę, że podobnie było z UOKiK-iem kiedyś, tak? Wszyscy nas straszyli UOKiK-iem, że zaraz UOKiK wpadnie i zrobi nam tutaj kontrolę i sprawdzi, czy nasze postanowienia umowne dbają o konsumentów, czy też nie. Natomiast UOKiK w momencie powstawania liczył sobie, jeśli dobrze pamiętam, 7 pracowników, z czego było to dyrektor, zastępca dyrektora i każdy z nich miał po sekretarce. W związku z powyższym no nie było komu robić kontroli. Nie? Podobnie jest z tym organem kontrolującym w KOWR-ze, ale no kurczę, no w końcu się chłopaki rozrosną, jak się rozrosną, to was sprawdzą, także jeśli coś kupujecie, to lepiej przestrzegać tych wszystkich przepisów i być z nimi w zgodzie, żeby potem się nie zdziwić, bo konsekwencje są bardzo poważne, czyli unieważnienie tej umowy nabycia. Czyli tak do brzegu idąc, do hektara możemy kupować bez problemu, jeśli chcemy kupić i sprzedać, to do 3000 metrów, ale oczywiście są wyjątki. Zdecydowanie tak, no i właśnie teraz dobrze, że powiedziałeś o tych konsekwencjach, bo to miałem dopytać, ale jak kupić w ogóle taką ziemię rolną? Jak to wygląda ten proces? Znaczy, jeśli chcesz kupić do 3000 metrów, to kupujesz, sprzedajesz kiedy chcesz. Jeśli tak kupujesz jest, tak do hektara, kupujesz kiedy chcesz, ale sprzedajesz dopiero po upływie 5 lat, chyba że uzyskasz wcześniej zgodę dyrektora KOWR-u na taką sprzedaż. To też jest ciekawa procedura, możemy o tym porozmawiać, jak taką zgodę uzyskać. Natomiast jeśli chcesz kupić powyżej hektara, to do niedawna robiło się to tak, że ten sprzedający udawał, że sprzedaje, czyli zamieszczał ogłoszenia, w których pisał tak, ja z chęcią sprzedam rolnikowi, nie przychodził żaden rolnik, no i potem trzeba było iść do KOWR-u ze specjalnym wnioskiem i mówić, no panie, tutaj w KOWR-ze nie było innego rolnika, my chcemy przeprowadzić transakcję we dwóch. Natomiast teraz wygląda to trochę inaczej, dlatego że KOWR postanowił zbudować swoje własne Allegro, więc ma swoją własną platformę, ona się nazywa e-Rolnik, gdzie się, jeśli masz na sprzedaż ziemię powyżej jednego hektara, no to masz obowiązek zamieścić tam ogłoszenie. Bardzo dużym problemem jest to, że jeśli ogłaszasz tam zamiar sprzedaży swojej ziemi, no to ustawa mówi wprost, że nie możesz wystawić swojej ziemi w cenie wyższej niż o 50% odbiegającej od ceny, którą publikuje GUS. Czyli załóżmy, że średnia cena ziemi rolnej wynosi 40 tysięcy, ty chcesz 100, no nie da się, musisz ogłosić za 60. Oczywiście jest od tego odstępstwo i tym odstępstwem jest uzyskanie wyceny. Więc jak widzisz, ogłosisz sobie z tą wyceną, potem nie ma chętnego w tej cenie na nabycie, no i ty chcesz sprzedać, bo nie było chętnych, no, wyceniłeś to na przykład na 100, a chcesz sprzedać za 80, no i potem przecież KOWR może ci zarzucić, no ale za 80 to i rolnik by kupił. I tu pojawia się problem, dlatego okay, praktyka stosowania istniejących dzisiaj przepisów jest troszeczkę inna. Tak naprawdę my nadal ogłaszamy nieruchomości rolne na sprzedaż tak, jak ogłaszaliśmy, czyli ogłaszam, sprzedam 2 hektary.
W momencie, kiedy przychodzi klient, no to dopiero wtedy ustalamy cenę. I klient mówi, ja zapłacę za to 150 tysięcy. Sprzedający mówi, ok, ja ci to sprzedam za 150 tysięcy. Dopiero w tym momencie jesteśmy w stanie poprosić rzeczoznawcę o wycenę. Przychodzi rzeczoznawca, mówi, no dobra panowie, ile to ma być warte? 150. Ok, tu jest papier. Więc mamy wycenę na 150, ogłaszamy. I dopiero wtedy, jeśli przez ten okres miesiąca nikt na e-rolniku nie kliknie kup teraz, no to dopiero wtedy my możemy skończyć naszą transakcję. Więc. Ale rozumiem, że za 150 tysięcy zgodnie z tym, co oszacował tutaj w operacie szacunkowym. Tak jest. Tam są takie odstępstwa do 5%, natomiast no, staramy się być jak najbliżej tej ceny. Okej, w porządku. Czyli prawo jakby pierwokupu mają wszystkie osoby, które są w e-rolnik tam zarejestrowane. Tak, tam są zarejestrowani rolnicy, którzy chcą kupić sobie coś więcej. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takim rolnikiem był ktoś, kto chce zakupić sobie coś spekulacyjnie, bo sąsiad Heniek akurat blokuje mu na flaszkę i on tam ogłosił po pijaku, więc kup teraz, poszło. Więc to wszystko jak najbardziej jest możliwe. Da się tam też złowić okazję, tylko no, oczywiście to jest innego rodzaju okazja. To nie jest okazja, do jakiej przywykły osoby inwestujące, nie wiem, w mieszkanie na flipa, bo mieszkanie na flipa jeszcze nie kupiłem, a już sprzedałem, a tutaj w przypadku takiej ziemi rolnej, no te 5 lat trzeba to potem trzymać, nie? I sam proces sprzedaży nieruchomości rolnej jest dłuższy zdecydowanie. Dobra, a powiedz mi, kim jest rolnik w ogóle? Jakby ty musisz, nie wiem, tam się, tak jak mówię, zameldować w tej gminie, co ty musisz uprawiać to, masz jeździć traktorem wokół tego? Jak to wygląda? Bardzo się cieszę, że zadałeś pytanie, właśnie to pytanie konkretne, ponieważ nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Póki co wygrywasz konsultacje. Okej, dobra. Idąc dalej tym tropem, ja codziennie posługuję się kilkoma różnymi definicjami tego, kim jest rolnik. Czyli jeśli chcesz być rolnikiem po to, żeby być na KRUS-ie, no to musisz mieć ziemię rolną i uprawiać ziemię rolną przez okres 3 lat, nie mieć innego tytułu do ubezpieczenia i zgłosić się do KRUS-u i płacić ten KRUS i dopiero wtedy ty stajesz się rolnikiem, który jest w zgodzie z tą ustawą o społecznym zabezpieczeniu rolników, wtedy dopiero jesteś rolnikiem. Teraz jeśli chcesz na przykład pobudować się na terenach rolnych, czyli na przykład na ziemi o wyższej klasie bonitacyjnej, to jest jeszcze inna definicja rolnika, czyli musisz posiadać średnią powierzchnię gospodarstwa w danej gminie. Załóżmy, że średnia powierzchnia gospodarstwa w danej gminie wynosi 5 hektarów, więc ty musisz posiadać 5 hektarów lub więcej, żeby móc się swobodnie budować. I teraz uwaga, posiadać to nie znaczy być właścicielem, bo można sobie wydzierżawić. Czyli jeśli ktoś miałby problem z budową na ziemi o wysokiej klasie, to wystarczy, że wydzierżawi sobie trochę tam więcej ziemi, no i uzyska wtedy zabudowę zagrodową. I nie ma problemu. No i teraz ta główna definicja, która nas interesuje, to jest definicja z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. No i tutaj rolnik uprawniony to rzeczywiście taki rolnik, ten krusowy, który jest rolnikiem, to jest rolnik, ale jeszcze można być takim, ja to nazywam wannabe rolnik, czyli chciałbym być rolnikiem i wtedy jest to ktoś, kto spełnia któryś z warunków albo wszystkie łącznie warunki i wśród tych warunków takim fajnym warunkiem jest wykształcenie rolnicze. Teraz z tego co wiem można w internecie zrobić sobie kurs typu technik rolnik albo nawet jakieś tam inne i to trwa bardzo krótko i tanio, więc można zostać rolnikiem tanim kosztem. I co ciekawe, jeśli na przykład ktoś planuje taki zakup jako inwestycję swoją rodzinną, to wystarczy, że tylko jedno z małżonków posiada kwalifikacje rolnicze. Czyli na przykład mąż spokojnie idzie tam napisać kolejny program, który sprzeda za miliony monet, a żona w tym czasie klepie kurs, jak zostać rolnikiem i git, i wszyscy szczęśliwi. Inwestycja udana. Natomiast jeszcze kolejną rzeczą jest coś, co ustawa nazywa rękojmią należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Tą rękojmię dajesz, jeśli masz to wykształcenie albo jeśli masz doświadczenie rolnicze. I tutaj dla osób z wyższym wykształceniem trzeba udowodnić, że się przez 3 lata pracowało, prowadziło gospodarstwo rolne bądź pomagało w takim gospodarstwie, a dla osób z średnim i niższym 5 lat. Ale to też da się zrobić. Okej, tu widzę, że wszystko da się zrobić. Moi drodzy, jeżeli jest to dla Was wartościowy materiał, wielka prośba o udostępnienie. Będzie nam bardzo miło tutaj z Krzyśkiem
mega dużo wiedzy. Temat w ogóle ciekawy, ja jestem trochę nowicjuszem, jeżeli chodzi o grunty, ale mam nadzieję, że to się szybko zmieni, bo pracuję nad tym intensywnie. Tomasz Talepa, cześć, Łukasz Banaszek, cześć, Kornel Kołucki. Kornel ma pytanie, dzień dobry, działka 1,3 hektara w Jankach pod Warszawą, klasyfikowana jako rolna, 4., 5. klasa, czy po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy pod 13 domów dwulokalowych można ominąć KOWR? W Jankach. A Janki mają status miejski, czy nie mają? Tego nie wiem. Dopytajmy. Kornel, jakbyś mógł napisać, czy mają status miejski, czy nie, i zaraz jakby ustosunkujemy się do twojego pytania, także dzięki za pytanie. Agata Krowicka, cześć, Iwona Kabrus, cześć, Jerzy Sępowicz, same, same. Okej, okay, dobra. Anna Słowek, podzielić zgodnie z WZ-ką. Lublin pozdrawia, tak, Ania jest też z Lublina, także pozdrawiamy. Kornel Kołucki, tak, wiem, że na podstawie WZ-ki mogę dokonać podziału, ale czy można taką ziemię zakupić przed podziałem geodezyjnym tylko i wyłącznie na WZ? Czy jeszcze potrzebuje coś? Jest pewien, tak, wedle mojej pamięci Janki nie są miastem. Mogę się mylić, więc przepraszam wszystkich Jankowiczów z góry na wszelki wypadek, ale wedle mojej wiedzy Janki miastem nie są, więc teoretycznie samo uzyskanie tych warunków zabudowy musiałoby mieć miejsce przed wejściem w życie ustawy obecnej, tej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czyli przed 2016. Jeśli masz takie stare warunki zabudowy na całą działkę, to super, wygrałeś, możesz ją kupować, sprzedawać bez problemu, no ale wątpię, bo takie działki już w większości zostały sprzedane wielokrotnie. Więc jeśli uzyskujesz nowe warunki zabudowy, to można posłużyć się kilkoma różnymi konstrukcjami i coś, co moi znajomi z Wrocławia przeprowadzali, to jest takie podejście, gdzie my podpisujemy z właścicielem gruntu umowę przedwstępną, że tak, ja kupię od ciebie cały ten grunt, nie ma problemu, i my płacimy już temu sprzedającemu 100% ceny. Tutaj Jurek Sępowicz na pewno się uśmiechnie, bo to jest jeden z jego ulubionych patentów. Czyli skoro zapłaciliśmy 100% ceny, no to wystarczy uzyskać od tego sprzedającego pełnomocnictwo, a to pełnomocnictwo może mieć to dobrodziejstwo, że no nie będzie tak, że będzie nieodwoływalne i niewygasalne, nawet na wypadek śmierci tego zbywcy, bo to wynika z rodzaju stosunku, który zawarliśmy, tak? Czyli skoro już jest kasa, no to, a my się umówiliśmy, że my kupimy podzieloną na przykład, no to musimy ten stosunek dokończyć na tym pełnomocnictwie i nie mam formalnej możliwości, żeby je odwołać. Koniec, dziękuję, tak? Więc tutaj już zabezpieczyliśmy sobie możliwość działania wokół tego gruntu. Oczywiście tam w tych pełnomocnictwach musi być pełnomocnictwo do reprezentowania przed KOWR-em, przed gestorami mediów, przed urzędem gminy, pełnomocnictwo budowlane również, czyli pełnomocnictwo do dysponowania gruntem na cele budowlane. No i teraz co jest kolejnym krokiem, to możemy realizować już na tych tak przygotowanych działkach nawet inwestycję deweloperską, tak? Tylko tutaj pytanie, czy realizujesz ją ze środków swoich czy bankowych, tak? Bo jeśli z banku, to bank będzie miał poważny zgrzyt i nie będzie chciał tutaj kredytować. Natomiast rozwiązaniem takim obejściem pewnym, tak, problemów, jeśli inwestujesz własne środki, jest to, że tym do 3000 metrów możesz posiadać na sobie, na swojej spółce deweloperskiej bez większego problemu, czyli na przykład budujesz pierwsze dwa bliźniaki na pierwszych, czy tam pierwsze dwa budynki dwulokalowe na pierwszych dwóch działkach o powierzchni po 1000 metrów i masz 4 jednostki na sprzedaż. Jak tylko sprzedasz dwie, to przenosisz na siebie własność kolejnej działki tysiączki i na kolejnej realizujesz kolejny etap inwestycji. No i tak w koło Macieju, tak, żeby na siebie jednokrotnie nie mieć więcej niż 3000 metrów, bo wtedy już wpadasz w obowiązek trzymania tego przez okres 5-letni. Więc da się, ale jak widzisz, no wiąże się to z jakimiś utrudnieniami i nie dla każdego jest to dobre rozwiązanie. W przypadku finansowania bankowego problem, ale co ciekawe też osoby, które zajmują się deweloperką, ostatnio twierdzą, że dużo łatwiej jest to pozyskanie finansowania od inwestora niż z banku, więc nic tylko działać, tak? Okej, okay, teraz gdzieś nawet ostatnio czytałem w jednej z gazet branżowych, że coraz większym właśnie zainteresowaniem cieszą się prywatni inwestorzy, to co ty wspomniałeś, że jest bardzo dużo pieniędzy, wypłaciliśmy i teraz z tymi pieniędzmi chcemy coś zrobić, więc każda forma współpracy inwestycyjnej jest na wagę złota, więc to co powiedziałeś, to na pewno jest potwierdzenie tego faktu. Dorota Bednarczyk, czy jeśli ponad hektar podzielono prawomocnie, można sprzedać go na części, kilka działek, tej samej osobie w odstępach czasowych?
mam taki przypadek i propozycję stron. Jakbyś się odniósł? To, jakby powiedzieć to wprost. Jest szansa, że się uda, ale również duża szansa jest, że się niestety nie uda. Do niedawna tego typu transakcje były właśnie w ten sposób przeprowadzane. Czyli mając na sprzedaż działkę o powierzchni większej niż, dokonywałem podziału na fragmenty mniejsze. Dodatkowo zakładaliśmy jeszcze oddzielną księgę wieczystą dla każdej z tych działek, tak żeby nie było podejrzenia, że one pochodzą od tej samej działki matki, tak to nazwijmy. Więc mamy zupełnie oddzielne nieruchomości, no i sprzedajemy zupełnie oddzielne nieruchomości, tylko że w ręce tego samego człowieka. No i niestety na stronie KOWR-u jest opublikowane takie wspólne stanowisko właśnie KOWR-u i tej Krajowej Rady Notarialnej bodajże, chyba oni tak się nazywają, że no to nieładne działanie i że tak nie wolno. To samo też dowiesz się, jeśli wyślesz maila, bo KOWR jest o tyle fajną instytucją, że można się z nimi kontaktować za pośrednictwem maila, co ja uwielbiam, bo jeśli oni mi odpowiadają na maila, to ja mam czarno na białym, że tak mi napisali, czyli znaczy się, że tak musi być. Uwielbiam komunikację mailową, naprawdę. Nie można tego podważyć, prawda? Są tutaj już... Znaczy, no potem można się wykręcać, ale zawsze lepiej coś mieć na piśmie, niż usłyszeć od urzędnika, tak? Tak. No, przez telefon to możesz usłyszeć, a wie pan, u nas się ten przepis nie przyjął. No i dyskutuj. Jasne. Krzysiek, mam do ciebie takie pytanie. Nie wiem, czy to jest dobre pytanie, czy nie, ale wspomnieliśmy o tym, że jest małżeństwo. Jedna osoba robi kurs rolnika, druga robi, monetyzuje wielki biznes. I teraz moje pytanie brzmi, jeżeli mamy takie podzielone działki i mamy rozdzielność majątkową między tymi dwoma osobami, to czy one mogą jedno na siebie, drugie na siebie kupić właśnie do 3000 metrów, czyli w małżeństwie takim, no niby z rozdzielnością jest około tam 6000, dajmy na to, metrów kwadratowych? Tak, jeśli jest tylko rozdzielność, tak. Często jest tak, teraz kolega, przy okazji pozdrawiamy Jurka Sępowicza, bo to nasz wspólny znajomy, który przyjechał właśnie z tamtych stron do nas do pracy. Teraz będzie przeprowadzał bardzo fajną transakcję i będzie sprzedawał fajny dworek na świetnej działce i obok jest oczywiście do tego dworu odpowiedni metraż ziemi, kilka ładnych, fajnych hektarów. No i jedną z opcji, którą rozważaliśmy, było to, żeby oddzielnie do hektara kupił sobie pan, oddzielnie do hektara pani, no i żeby tam na teściową czy kogoś oddzielnie do hektara też, niech ma na namiot ta teściowa, jak przyjedzie w gości. Więc okay. to była jedna z opcji, którą rozważaliśmy. To tak, w tym przypadku jak najbardziej, skoro nie kupują to już dla siebie na dłuższy okres czasu, no to do hektara, tak żeby nie korzystać, nie mieć konieczności uzyskania zgody KOWR-u. A jeśli chcesz szybko obrócić, no to na kilka podmiotów można swobodnie kupić do 3000 metrów. Okej, okay, dobra. Piotr Białas, właśnie jestem na etapie współpracy z rzeczoznawcą, który szykuje operat dla ziemi rolnej i nie każdy rzeczoznawca potrafi. No właśnie, bo to, o to też chciałem cię podpytać. Jak wygląda właśnie sprawa z tymi operatami szacunkowymi? To jest bardzo, ale to bardzo trudna sprawa. Ja muszę się wam do czegoś przyznać. No, tak wprost to ja kocham was wszystkich, ale zdarzyło mi się kiedyś w moim życiorysie być bardzo złym człowiekiem i narzekać na wszystko wokół, jak tylko to możliwe. No ja wtedy narzekałem między innymi bardzo na rzeczoznawców, serio. I ojejku, ile ja złych słów im powiedziałem, to aż wstyd. Natomiast ja, poznając lepiej ich pracę, dowiedziałem się, że no po prostu za cholerę nie da się tego dobrze zrobić, no nie ma takiej opcji. Przede wszystkim zacznijmy od samego takiego clue, od tego, co jest najistotniejsze. Żeby wycenić, ocenić, ile coś jest warte, no to musi być jakiś wolny rynek dotyczący obrotu tego typu rzeczy, czy też nieruchomości, tak? No ale w przypadku obrotu nieruchomościami rolnymi nie ma wolnego rynku, nie ma. I ceny... Nie ma benchmarku, tak? Nie ma, no tak. Nie ma punktu odniesienia. Nie wiemy, za ile ta działka sprzedałaby się na wolnym rynku, gdyby nie było właśnie tej ograniczającej obrót ustawy. Więc znam takich rzeczoznawców, którzy powiedzieli, sorry, tego się nie da wycenić, bo to nie jest wolny rynek, ja mam to głęboko gdzieś, ja tego nie wyceniam. No i jeden taki wyjechał gdzieś za granicę, nawet powiedział, że on się obraża i koniec. Natomiast nie dziwię się, no bo rzeczywiście, gdyby ta działka nie była objęta rygorem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, to mógłby przyjść jakiś inwestor z Warszawy, chcący poszerzyć swoje horyzonty, no i kupiłby tą działkę za 100 tysięcy, a ja muszę tą działkę sprzedać rolnikowi, sąsiadowi za 40 tysięcy. Gdybym ogłosił za więcej, no to jest problem z uzyskaniem decyzji, czyli
No i tak nikt ode mnie tego za więcej nie kupi, tak? No teraz, jeśli ta ziemia rzeczywiście jest warta 100 tysięcy, no to tak, można pokombinować i sprzedać ją za 100 tysięcy, ale jeśli różnica pomiędzy ceną tej ziemi rolnej a ceną, nazwijmy to, dla warszawiaka jest niewielka, jeśli jest to 10 czy 20 tysięcy, to niejednokrotnie inwestorowi nie będzie się opłacało tego kupić przy takich cenach, trzeba byłoby sprzedawać taniej, a rolnikowi nie będzie się opłacało w ogóle bawić w tą całą durną procedurę. I z tej też prostej przyczyny okazuje się, że ziemia rolna kosztuje albo no, tyle, albo tyle, bo jest wycena. Czyli to absolutnie nie jest wolny rynek i no, tutaj no, są takie ładne wykresy, które obrazują prawdopodobieństwo zaistnienia różnych zdarzeń, więc powinna być taka ładna parabolka, no to w praktyce no nie, za cholerę to tak nie jest. Więc tutaj nie możemy mówić o jakiejkolwiek uczciwej, rozsądnej, znośnej cenie, to nie da się. Kolejną rzeczą jest to, że skoro ustawa narzuca obowiązek, to znaczy obowiązek, no jeśli chcesz mieć dobrą cenę, to musisz wycenić, tak? Ale ustawa też wprost sama mówi, że my się posługujemy do celów sprzedaży ceną ziemi rolnej publikowaną przez GUS. No i teraz tak, GUS to przecież bardzo mądra instytucja, ma pełną wiedzę o wszystkim i o tym nawet, o czym ja nie wiem, to oni wiedzą. No więc jak tu dyskutować z GUS-em, który wie wszystko i o wszystkich? To trochę zagadka dla takiego rzeczoznawcy. No skoro GUS powiedział, że tyle warte, to jak ja mam powiedzieć, że warte trochę więcej, tak? Więc rzeczywiście rzeczoznawcy mają sporo problemów z wyceną ziemi rolnej. Bardzo często może się zdarzyć tak, że rzeczoznawcą zacznie brakować danych porównawczych w niektórych miejscach, bo aż tak w niektórych miejscach wyhamował obrót tymi nieruchomościami rolnymi, w szczególności w tych naprawdę słabych miejscach, gdzieś tam, no, nie chcę mówić, że głębokie Podlasie, ale już powiedziałem, nie? Generalnie same tajemnice, Krzysiek, zdradzasz na tym live, widzę, i tutaj i obrażasz rzeczoznawców, i no dobrze, chociaż że Lublin pozdrowiłeś, to tutaj z naszego regionu akurat masz plusa, no. Krzysiek, pół uśmiechem, pół żartem oczywiście. Powiedz mi, mam takie przewrotne do Ciebie pytanie. Powiedz mi, czy da się sprzedać ziemię rolną bez jej kupowania? Trochę jak z mieszkaniówką. Da się no to jest właśnie to, co lubię, tak? Wyjdźmy od mieszkania, bo każdy z Was słyszał pewnie o czymś takim jak flip na pierwotnym, fajnie się to robi, bo deweloper buduje mieszkanie, to mieszkanie jeszcze nie powstało, my podpisujemy umowę z deweloperem, ja kupię od Ciebie to mieszkanie, ale zaraz robimy cesję. Czyli my sprzedajemy to mieszkanie za kilka chwil drożej komuś innemu, kto mówi, kurde, nie ma już tutaj mieszkania, chciałem dwa pokoje w tej inwestycji, takie ładne, będę płakał. No to wtedy my wystawiamy ofertę, zapłać tutaj kilkadziesiąt tysięcy drożej, ja ci sprzedam, w sensie odstąpię cesję, czyli możliwość nabycia tej nieruchomości. Model już znamy, wiemy, teraz przenieśmy to na rynek nieruchomości rolnych. Da się zrobić podobnie, czyli wyszukujemy sobie bardzo fajną, atrakcyjną działkę, tak, skoncentrujcie się, to Jurek głównie do ciebie, działkę, mówię cały czas o działce, ładną i atrakcyjną działkę trzeba Jurek wyszukać. Jest skupiony od początku, zawsze tutaj jest pełna koncentracja. Tak jest, więc jak już taką działkę, no to wtedy podpisujemy umowę, ale tak jak mówiłem, umowę przedwstępną z tym zbywcą i uzyskujemy od niego szereg pełnomocnictw. I na przykład ta umowa obowiązuje przez okres, nie wiem, roku czasu i to powoduje, że jeśli ja podzielę tą działkę w ten rok czasu i ja na tym pełnomocnictwie sprzedam, oczywiście mogę mieć pełnomocnictwo, mogę mieć cesję, mogę mieć tutaj jeszcze zaangażowaną agencję nieruchomości czy kogoś innego, kto spowoduje mi wynik finansowy, to już opcji jest dużo, tak? Trzeba tylko policzyć, co najlepiej nam się spina najbardziej pod względem podatkowym. Więc opracowujemy, w jaki sposób ja zarabiam tą nadwyżkę, no i po prostu ja nabywam od rolnika i mogę robić tak, że ja nabywam od rolnika i sprzedaję, czyli nabyłem 1000 metrów, sprzedałem 1000 metrów za chwilę, bo ja sam sobie sprzedałem w imieniu rolnika i tobie odsprzedałem w imieniu już swoim, bo ja jestem teraz właścicielem, przecież to proste, nie? Ale przecież można też zrobić, że ja tobie odsprzedam cesję na nabycie tego bardzo atrakcyjnego kawałka gruntu za jakąś kwotę. No to jest oczywiście kwestia pomyślenia, co podatkowo bardziej się spina, opłaca. To pytanie do mądrych ludzi, nie wiem, Grześka Grabowskiego trzeba zapytać, ja się tam na podatkach Marka znam tyle, Gołca. Co nie tak. wiem. Albo Marka tak. właśnie. Tak jest. Więc tutaj okay. idąc tym tropem, to jest coś, co mi się bardzo podoba, ale teraz znów...
ja teraz występuję w roli pośrednika, tak? Więc również będąc w roli pośrednika, jeśli trafia do mnie ktoś, kto ma na sprzedaż gospodarstwo rolne, czy gdzieś dostał ktoś w spadku coś albo wyjechał do Anglii i nie zamierza wracać ze względu na, no, najwięcej ludzi to nie chce wracać podobno ze względu na to, że są strajki u nas w kraju, nie wiem, tak słyszałem, no ale okej, no, załóżmy, że ktoś nie chce wracać, to trafia do mnie nieruchomość i mówią mi: Krzysiek, co trzeba z tym zrobić? Ja mówię: no po co będziemy sprzedawać tutaj, to zróbmy kasę, bo jeśli ja zrobię z kimś, no mogłem sprzedać coś za, nie wiem, 300 tysięcy, a sprzedam za 900, no to i moja kasa będzie lepsza, więc ja lubię zarabiać dla kogoś dobre pieniądze, bo dzięki temu ja zarabiam dobre pieniądze. Zapraszam. Okej, okay, dobra, to była autoprezentacja przez chwilę, dobra. Tomek Talepa, a czy rolnik na przykład z Zakopanego może kupić pod Warszawą ziemię rolną? Wiesz co, rolnikiem jesteś tylko w tej gminie, w której jesteś rolnikiem, czyli w której prowadzisz gospodarstwo rolne, oraz w gminach sąsiednich. Jeśli będziesz chciał kupić gdzieś indziej, no to już nie jesteś rolnikiem, chyba że oczywiście masz wykształcenie rolnicze, więc da się jak najbardziej tam coś takiego fajnego delikatnie zrobić. Obejść. Delikatnie. Znaczy, znasz mnie, Tomek, znasz mnie, kupimy. Dobra, Dorota Bednarczyk, ale działalność gospodarcza wyklucza uprawnienia do KRUS-u? To znaczy, no, mówiąc wprost, tak, z tym, że no pamiętajcie, na tym świecie, no tylko ja jestem takim ewenementem, ale wy macie prawo, żeby posiadać żonę tudzież męża, więc ktoś może być na KRUS-ie, a ktoś może mieć na siebie zarejestrowaną tą działalność gospodarczą, więc da się to pogodzić. Czyli można jednocześnie mieć i KRUS, i działalność gospodarczą na kogoś, albo można mieć oddzielnie spółkę. Ja teraz działam w formie spółki i póki co chwalę sobie naprawdę mocno. Między innymi ze względu na brak pazerności zakładu utylizacji szmalu, zwanego też potocznie ZUS-em. Cieszę się, jak nie wiem co, że nie muszę tego płacić. Okej, okay, okej, okay, dzięki wielkie, dzięki Krzysiek. Mamy tutaj jeszcze komentarz Ani Słowek. Bezpieczniej dla każdej działki założyć oddzielną księgę wieczystą, czyli to, o czym rozmawialiśmy, żeby nie było, że tam z jednej działki matki wszystko powstało, tylko troszeczkę to pozamiatać. Daniel Cisowski, cześć, cześć Daniel, witamy serdecznie. Wiesz co, tu muszę dodać, bo z Anią rozmawialiśmy jakiś czas temu właśnie na szkoleniach, że tak, ten patent przechodzi, niestety zła wiadomość. Dostałem info od notariusza i to dobrego, fajnego znajomego, uwalili ostatnio taką transakcję jemu, czyli już też to robienie oddzielnych KW też nie bardzo, KOWR też już tego pilnuje, więc problem, lepiej kupować na członków rodziny póki co bezpieczniej, tego no jeszcze właśnie nikt nie podważa. A później ewentualnie na zasadzie darowizny, rozumiem, tak? Między członkami rodziny, jeżeli chcemy coś tam... No można sobie wzajemnie podarować środki na nabycie, czyli na przykład, nie wiem, jest, no, załóżmy, smutna matka inwestorka z piątką dzieci, niech będzie, tak? Oczywiście każde pełnoletnie, więc ta matka każdemu z piątki dzieci darowuje po określonej kwocie na nabycie każdej z tych oddzielnych działek, sama sobie również nabywa jedną z tych działek, czyli mamy 6 działek. No i teraz dochodzi do sprzedaży każdej z tych działek, no i jak to w rodzinie, każde z dzieci skoro pożyczyło pieniądze, no to przecież oddaj ty skurkowańcom i pieniądze, no to musi oddać pieniądze. Jak oddaje, no to może przecież oddać z jakimś tam zarobkiem, który nawet może być w formie, może to być pożyczka, może to być darowizna, no w rodzinie jasne, różne rzeczy można zrobić, które są całkiem przyjemnie opodatkowane, bo wcale. Tak jest, to jest najlepsze oprocentowanie na rynku obecnie. No to tylko problem jest taki, że trzeba mieć piątkę dzieci, tak? No. Idziemy chyba w dobrym kierunku jako Polacy, bo widzę, że tutaj coraz więcej tych rodzin, także no super, no, dodatni przyrost naturalny jest zawsze mile widziany w Polsce. Tomek Mikulski, zapraszamy do grupy Polskie Forum Nieruchomości Inwestorzy, Inwestycje, Flipy, Gotowce oraz do polubienia strony Polskie Forum Nieruchomości, oczywiście przypominamy. Łukasz Grelewicz, rolnik, pozdrawia rolników, cześć, pozdrawiamy Łukasz. Tomek Nalepa, jaki okres czasu w roku trzeba by było pracować na roli, aby uznano mnie za rolnika? Czy może to być na przykład raz w sezonie zbiór jabłek u kogoś przez okres 3 lub 5 lat z rzędu? Żeby uznano mnie za rolnika. Jeśli mówisz o te kwalifikacje rolnicze, to, to znaczy tak, bo rozróżnimy dwie rzeczy, tak? Bycie rolnikiem do KRUS-u, to tak naprawdę wystarczy, że kupisz sobie tą ziemię i poudowadniasz, że ją użytkowałeś w sposób rolniczy, czyli to jest tak samo jak z użytkowaniem rolniczym kupionej ziemi, czyli
no to przy mnie jest ten ośrodek decyzyjny. To, że ja sąsiadowi dałem kilka groszy, żeby swoją krową skosił mój trawnik hektarowy, to jest okej, bo ja zdecydowałem, tylko najlepiej mieć na to papier, że ja temu sąsiadowi dałem kasę, żeby tą krową tam na łąkę wyjechał. Natomiast jeśli teraz mówisz o tym użytkowaniu ziemi rolnej, żeby udowodnić przed KOWR-em, że ty będziesz w przyszłości dobrym rolnikiem, to jakby odpowiedzieć ci wprost na to pytanie, żeby jednocześnie nie było, że namawiam cię do złego. No dobra, no nie da się, muszę cię namówić do złego. Odpowiedź jest prosta. Nie znam takiego urzędnika, który z KOWR-u, który byłby w stanie ci udowodnić, że ty nie byłeś tym rolnikiem. Bo zobacz, w praktyce pojedziesz sobie w swoje rodzinne strony, znajdziesz jakichś dwóch panów Mietków pod sklepem, z którymi porozmawiasz, o pamiętacie, ja tu jak byłem mały, to u babci tutaj przyjeżdżałem i w ogóle od takiego. I tutaj razem my wtedy, pamiętacie, w piłkę chodziliśmy grać i w ogóle, pamiętacie. No i zazwyczaj jak tacy panowie rozmawiają z tobą, a ty poprzesz to solidną argumentacją, najlepiej taką, która ma około 40%, to panowie powiedzą, że pamiętają rewelacyjnie i nawet poświadczą to w obecności wójta. Wójt, skoro zależy mu na głosach, no to przecież podpisze ci taki dokument, że tak, ten pan tutaj był i uprawiał ziemię, wiem, widziałem, a tu są świadkowie i ich podpisy. No i teraz niech urzędnik z KOWR-u spróbuje udowodnić, że to jest nieprawda. No, jak się uprze, no to wiesz, wszystko jest czynnik do udowodnienia, ludzki, nie? Czynnik ludzki, tak. Tak, tylko no, nikt nie będzie tego w praktyce nigdy robił. Wiesz, dużo osób w ten sposób udowadniało swoje bardzo zażyłe związki z nieruchomościami rolnymi i bardzo wiele osób sobie w ten sposób poradziło. Natomiast no, to jest jedna z prostych metod, bo sam KOWR, co ciekawe, podpowiada, oczywiście w granicach i w zgodzie z literą prawa, co zrobić, jeśli tobie wyjątkowo zależy na nabyciu jakiejś nieruchomości. Za to tą instytucję naprawdę lubię. Więc oni bardzo fajni ludzie, oni naprawdę podpowiadają, co zrobić, żeby było dobrze. Więc czyli czasem z konkretnym problemem warto się do nich zwrócić, bo oni podpowiedzą, co zrobić, jak na to spojrzeć. Czyli znowu, relacje międzyludzkie kluczem do nieruchomości. Wszędzie trzeba mieć jakąś tak jest. Ja ostatnio bardzo często powtarzam to, czego nauczył mnie Alech, czyli można mieć rację albo relację. No i okazuje się, że lepiej mieć relację niż rację. To trochę tak jak albo masz rację, albo masz pieniądze. Też lepiej mieć pieniądze. To ja bardziej tą opcję znam. Okej. Okay. Drodzy widzowie, jeżeli jest to dla was wartościowy materiał, wielka prośba o udostępnienie naszego live'a. Dajcie jakiegoś lajka albo serce, żeśmy wiedzieli, że jest to dla was wartościowy materiał. Jest z nami 73 osoby, a nie powiedzieliśmy z Krzyśkiem na początku, że jeszcze dla wszystkich widzów i wszystkich fanów Polskiego Forum Nieruchomości będzie również taka ciekawa nagroda na koniec. Tutaj Krzysiek o tym powie już na sam koniec live'a, więc warto być razem z nami do końca. Wracamy z powrotem do pytań naszych widzów. Dorota Bednarczyk, czy istnieje inny wyjątek przy sprzedaży od 30 arów do jednego tam hektara, oczywiście bez prawa pierwokupu, dwa etapy transakcji niż budynek mieszkalny wystawiony przed 2006 rokiem, 16 rokiem, przepraszam. Mogę ci powtórzyć. Nie do końca zrozumiałem. No właśnie, czy istnieje inny wyjątek przy sprzedaży od 30 arów do 1 hektara bez prawa pierwokupu, tutaj mówimy o KOWR-ze, nie bardzo rozumiem ten drugie, dwa etapy transakcji, niż budynek mieszkalny wystawiony przed 2016 rokiem. To znaczy ja bym skrócił to pytanie do tego momentu, jak sprzedać przed upływem 5 lat coś, co ma poniżej hektara, a powyżej 3000 metrów. I tutaj już mniejszą rzeczą jest to, czy to jest zabudowane, czy niezabudowane, bo kiedyś był taki przepis, owszem, kiedyś był taki przepis, który mówił o tym, że jeśli działka jest zabudowana i ma do pół hektara, to ona nie podlega pod tą ustawę, ale potem ten przepis tej ustawy zniknął. I teraz uwaga, ciekawostka, jeśli ktoś miał to szczęście, że ktoś trafił do komornika syndyka w chwili obowiązywania tego przepisu i nawet teraz kończy się ta transakcja, to tego nabywcy nadal obowiązuje ten przepis. Czyli można sobie to swobodnie kupić i potem nie ma rygoru, że nie można tego sprzedawać. Znam tylko jedną osobę, której się to udało. Jest to taka bardzo urocza inwestorka Viola. Zastanawiam się, czy ją z tego powodu lubić, czy też powiedzieć, że wręcz przeciwnie. No ale póki co jeszcze ją lubię, bo coś się nauczyłem chociaż, nie? Mhm. Więc jest taka ciekawostka, ale to już jest przypadek naprawdę niszowy. A teraz przechodząc do konkretów.
Jeśli kupujesz sobie coś powyżej 3000 metrów i wiesz, że będzie konieczność, żeby to sprzedać przed upływem 5 lat, no to można przygotować się wcześniej, czyli na przykład pożyczyć środki na zakup tej nieruchomości od teściowej, bądź też coś innego wymyśleć. I teraz jeśli sytuacja wygląda tak, że ja kupiłem sobie ziemię za środki od teściowej, na szczęście ja teściowej nie mam, ale to posłużmy się tym przykładem, dobrze mi się mówi. No i nagle ta teściowa mówi, oddaj mi pieniądze, minęły dopiero 3 lata, no to ja wtedy składam wniosek do dyrektora KOWR-u i mówię, panie dyrektorze, z teściową nie wygram, ona chce ode mnie pieniądze, muszę oddać, muszę sprzedać ziemię, bo jak nie, no to komorny, licytacja, sprzedaż i lipa. I z licytacji kupi to, kto chce, a ja wolę sprzedać jakiemuś solidnemu rolnikowi. No i wtedy jest bardzo duża szansa, że uzyskam taką zgodę, ale znów uwaga, KOWR to nie jest instytucja, gdzie siedzą urzędnicy bez głowy i oni też wiedzą, że my mogliśmy sobie spreparować takie pozory kiepskiej sytuacji finansowej, więc mogą tam poprosić nas o to, żebyśmy się podzielili PIT-em albo dostępem do konta, czy tam wydrukiem z konta, nie? Jeszcze inne przypadki, w których wiem, że da się uzyskać taką zgodę, które są według mnie stuprocentowe pewne, no ale oczywiście wiążą się z jakimiś tam poświęceniami, nie? Czyli ja posiadając ziemię w Mazowieckim, gdybym na przykład znalazł sobie fajną żonę, nie wiem, na Podlasiu, no i ja wtedy piszę do dyrektora KOWR-u, mówię, panie dyrektorze, ja już nie chcę być rolnikiem, ja chcę jechać do mojej żony na Podlasie i chciałbym w związku z powyższym tą działkę sprzedać, mi się zmienia mój ośrodek życiowy i to wokół czego się koncentruję, no to okej, jest to niemalże pewne, że ja wtedy taką zgodę uzyskam. Kolejna rzecz to oczywiście jakieś tam rzeczy związane ze zdrowiem, jeśli ktoś nie może już tej ziemi użytkować rolniczo, no to lepiej, żeby ona rzeczywiście trafiła w ręce rolnika, niż żeby człowiek, który nie może jej uprawiać, żeby ta ziemia leżała odłogiem. Taka jest filozofia w ogóle działania KOWR-u. Lepiej, żeby to było w użytku, niż żeby nie było w użytku. Tylko no, znów ten stan zdrowia trzeba udowodnić i ciężko na siłę uciąć sobie nogę albo zachorować na jakąś tam dziwną chorobę. No nie namawiam. Okej. Okay. Kornel Kołucki, super, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. To a propos poprzedniego tematu. Anna Słowek, powiedz o różnicach w obrocie gruntami w granicach administracyjnych miast i poza nimi. Czy klasa gleb tu ma znaczenie? W tym przypadku klasa gleby nie ma znaczenia, dlatego że tak w skrócie mówiąc, mówi się, że grunty w granicach administracyjnych miast z ustawy są odrolnione, czyli tutaj ta trzecia klasa na terenie miasta ma mniejsze znaczenie niż poza terenem miasta, czyli żeby przeznaczyć te grunty pod zabudowę, nie trzeba będzie tam płacić kupy kasy za odrolnienie. Natomiast jeśli chodzi o różnicę w obrocie, to w granicach administracyjnych miast można swobodnie obracać nieruchomościami tymi o powierzchni większej niż 3000 metrów bez większego problemu, pod warunkiem, że te grunty są w jakiś sposób przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i zabudowę towarzyszącą. Czyli jeśli tam jest jakaś WZ-ka czy miejscowy plan, że tam ma być zabudowa mieszkaniowa i coś jeszcze poza tą zabudową, albo tylko sama mieszkaniówka, no to tak da się, ale jeśli będzie to na przykład na terenie miasta tylko i wyłącznie ziemia rolna, a co gorsze są miasta, gdzie na terenie miasta jest plan zagospodarowania, że rolna, no to nie, to nadal tam jest rolna i koniec. Okej, okay, tutaj jakby odsyłamy do internetów, w Lublinie jest jeden człowiek, który ma działkę wśród osiedla bloków, ostatnia działka, która mu została, tam deweloperzy biją się, bo jest to strategiczne miejsce, rolnik bardzo inteligentny, ale to jest bardzo skromny człowiek i w ogóle sobie on tam jeździ kombajnem i kosi tą działkę, także was odsyłam do internetu, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać a propos ziemi rolnej w granicach administracyjnych miasta, trochę z przymrużeniem oka. Piotr Białas, ceny gruntów w GUS są atrakcyjne, żeby takie były w realu, to by szło jak woda. Okej, dzięki Piotrze. Agata Krowicka, czy Krzysztof prowadzi szkolenie z obrotu gruntami? Jestem chętna. Zdarza się, dogadamy się. Okej. Okay. Piotr Białas, właśnie chciałem zapytać o kwestie podatkowe czy cesji, przy cesji. Co Krzysztof może podpowiedzieć? Wiesz co, tutaj jeśli chodzi o cesję, to jednym z takich zgrzytów jest to, że w ogóle tak szerzej, rozpocznijmy szerzej. Jesteśmy w takim momencie rozwoju bądź też zwoju naszej gospodarki, że rząd panicznie stara się szukać pieniędzy, bo widzi, że dodrukowywanie ich to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie. Być może tego nie widzi, ale no,
może nie nadążają drukować, dlatego szukają kasy jeszcze dodatkowo gdzieś indziej. W związku z powyższym wszystkie instytucje, które służą ku temu, żeby zabierać nam pieniądze, starają się działać coraz bardziej intensywnie. I wśród tych intensywnie działających urzędów jest oczywiście skarbówka. Więc tam, gdzie do tej pory Urząd Skarbowy nie występował o podatek od niektórych czynności, teraz masowo zaczyna o te podatki występować. Świetny artykuł chyba z 2 dni temu na ten temat publikowała Rzeczpospolita, gdzie mamy wprost wyrok czy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, już nawet, czy nawet Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówi wprost: szanowny Urzędzie Skarbowy, nie masz prawa żądać od tego człowieka podatku, nie. A Urząd Skarbowy mówi, ale daj podatek. Więc no... niestety Urząd Skarbowy robi się wyjątkowo, wyjątkowo pazerny. To jest pierwsza rzecz, o której musisz wiedzieć w obecnej naszej, oczywiście na ten moment, w obecnej chwili. Teraz druga rzecz. I również cesje jakiś czas temu zostały trochę nieuczciwie potraktowane przez Urząd Skarbowy. Czyli do tej pory było tak, że tylko to, co ty zarabiasz na cesji, było opodatkowane, czyli z tego trzeba było się rozliczyć. Natomiast teraz Urząd Skarbowy twierdzi, nawet z taką interpretacją się spotkałem, że skoro ty zapłaciłeś jakiś zadatek i ty chcesz poza tym zadatkiem jeszcze dostać z powrotem, znaczy zarobić jakąś cesję, to opodatkować musisz zarówno kwotę składającą się z zadatku plus tego odstępnego. Jak dla mnie trochę dziwna i naciągana jest ta strategia, niemniej jednak problemem jest to, że jeśli wejdziesz w spór z Urzędem Skarbowym, no to zobacz, będziesz miał siwą brodę, siwe włosy albo w ogóle włosy i po co ci to, nie? Trudna sprawa, więc no, bardzo okay. Śliski temat, do sprawdzenia oczywiście i do ustalenia w lokalnym Urzędzie Skarbowym, wszystko obowiązkowo na piśmie od A do Z, żeby mieć i wtedy można jakoś tam próbować sobie podziałać, no, jasne, ale dobra. Jest źle. Dobra, dobra. Idziemy. Jerzy Sępowicz, dokładnie jak darowizna to środki na zakup, a nie darowizna nieruchomości. Dzięki Jerzy za podzielenie się tym swoim doświadczeniem. Jarosław Jan Ikala, cześć. Fabian Plama, czy jeśli mam wycenę ziemi rolnej na 90 tysięcy i KOWR wyraża zgodę na sprzedaż, lecz nie chce jej za tyle kupić, czy mogę ją sprzedać oficjalnie za 120 tysięcy, jeśli mam za tą cenę kupca? Poczekaj, muszę sobie ułożyć. Ty masz wycenę na 90 tysięcy i żaden rolnik nie chciał kupić za 90 tysięcy, a przychodzi klient z rynku, który chce kupić za 120. Ja absolutnie nie widzę najmniejszego problemu, bo ty oferowałeś nawet niższą cenę w kręgu uprawnionych, a poza kręgiem uprawnionych znalazł się ktoś, kto daje jakieś zwariowane pieniądze w oczach KOWR-u, więc ja nie widzę absolutnie problemu. Według mnie jest to w zgodzie z duchem ustawy jak najbardziej, czyli z celem, w jakim ta ustawa powstała. Chcesz mieć pewność, jest fajny adres mailowy, wysyłasz zapytanie, odpisują średnio w 3 dni. Jasne, czyli na tym e-rolniku jeszcze na tym portalu około miesiąca, tak? To wisi tak. I czekamy na... Okej, okay, dobra. Piotr Białas, potwierdzam, że w KOWR-ze są mili pomocni urzędnicy. Agata Krowicka, lepiej mieć rację, czy... Okej, okay, dobra. Jerzy Sępowicz, live'a chyba udostępniłem, zanim się zaczął. Dzięki wielkie, Jurek. Dzięki wielkie. To jest nasz szczególny fan. Piotr Białas, sprawdź stawki w GUS, jaka jest kwota. Okej, tutaj już są. O, Adrian Korczyński, witamy cię, Adrianie. Dorota Bednarczyk, przy sprzedaży nieruchomości gruntowej mam dodatkowo zakup darowiznę udziału gwarantującego dostęp do drogi, który ma powyżej 100 hektarów. W KOWR poradzili mi znaleźć notariusza, który opisze to jako konieczność dojazdu do nieruchomości i pominąć całą procedurę. Dotyczy to działki oznaczonej jako lasy. Czy spotkaliście się z takim przypadkiem? Myślę, że to jest tak złożony przykład, że ja bym odesłał cię, Dorota, do bezpośredniej wiadomości do Krzysztofa, jeśli mogę cię, Krzysiek, też o to prosić. Dobra? Bo to jest taki już temat wielopłaszczyznowy, więc tutaj jakby moglibyśmy za długo byśmy ten temat rozmawiali, więc wielka prośba, super pytanie, Dorota, także doceniamy. Daniel Cisowski, ok, też się pisze na szkolenie, widzisz, już mamy dwie osoby na szkolenie. Tomek Nalepa, chyba wszyscy widzieli te żniwa w Lublinie, oj tak. Dobra, na chwilę jeszcze mam pytanie takie właśnie. Błędy, jeżeli chodzi o marketing w sprzedaży gruntów. Jakie najczęściej ludzie popełniają? Jak w ogóle sprzedawać takie grunty online? Wiesz co, może tak, jeśli chodzi o pośredników wystawiających nieruchomości gruntowe na sprzedaż, to w ogóle jeśli chodzi o pośredników wystawiających nieruchomości na sprzedaż, to co jest najciekawsze, że
no, jest bardzo duża sprzeczność w interesach pomiędzy interesem kupującego a interesem pośrednika. To wychodzi mi wprost z tego, co widzę na portalach. Pośrednik ogłasza: sprzedam nieruchomość w świetnej lokalizacji. Klient pyta: okej, a jaka ta świetna lokalizacja? Nie powiem ci, podpisz umowę. To jest coś, co w mojej opinii rozkłada w ogóle cały biznes na łopatki. Dlatego ja pracuję w innej formule. Jeśli zapytasz mnie, gdzie jest moja nieruchomość, mogę ci powiedzieć: kurczę, piękny dom, który ostatnio przyjąłem, Smugowa 51, proszę bardzo. Mieszkanie, które mam, nie ma sprawy, Dantego 7, zapraszam. Działki, które sprzedaję, no proszę bardzo, Kolonia Brochów, działki o numerach od 30:1 do 30:12. Żaden problem, nie mam z tym najmniejszego problemu. Dlaczego? Dlatego, jeszcze powiedz, że... jeszcze jakbyś mógł powiedzieć numer PIN, dobra? Numer karty, jakieś takie nie rzeczy. Nie pamiętam. Okay. Czyli tego już nie pamiętam, dobra. Okay. To znaczy, według mnie klienci dzisiaj, którzy szukają działek, są już w dużej części fajnie przygotowani. Czyli klienci wiedzą, czym jest geoportal. Jeśli ja klientowi nie powiem numeru działki, to on sobie nie sprawdzi działki na geoportalu. On nie wie, czy jemu ta działka odpowiada, on sobie jej nie zmierzy, nie zobaczy, gdzie są media, nie zobaczy, czy jest plan, nie zobaczy, jaki jest sąsiad swój gdzie. Więc ja, jadąc tam z tym klientem, jeśli już go namówię do pojechania, po pierwsze, on mi nie ufa, bo ja nie chciałem mu powiedzieć nic, więc on mi nie ufa. Teraz ja muszę wypaść świetnie w oczach tego klienta, a jeszcze dodatkowo wziąć od niego potem podpis na komplecie umów, gdzie on nie wie, co podpisuje, trochę słabe. No, dlatego ja lubię pracować w tej formule, gdzie ja bez najmniejszego problemu przekazuję każdemu z klientów numer i lokalizację działki. Ja masowo wysyłam pineski na Google Maps, gdzie jest działka, proszę bardzo, jedz sobie z rodziną, z kotem, z kim tylko masz ochotę, choćby w niedzielę po obiedzie. Więc według mnie tą istotną częścią w marketingu gruntów jest zbudowanie relacji już na początku. Jeśli klient do mnie dzwoni: wie pan, bo ja chciałem zobaczyć działkę, ja mówię: proszę bardzo, może pan sobie oglądać, kiedy pan chce. To jest zupełnie inna relacja niż na zasadzie: no, ja rozumiem, że pan chce, ale pan nie może. No, jasne. Czyli głównie pracujesz na wyłącznościach, tak? Na tej zasadzie. Czyli masz jakby tak, nawet jeśli to nie jest wyłączność, no to przy gruntach też da się pracować w ten sam sposób przecież, tak? Pod warunkiem, że właściciel nie mieszka na tej samej działce. Natomiast teraz co do kreatywności osób, które chcą obejść pośrednika, no to przecież jak chcą, to i tak obejdą, bo i tak uzyskają dostęp do danych właściciela, to żaden problem. Jasne. Daj mi dowolną działkę, znajdę właściciela. To jeśli ja to potrafię, to i klient potrafi, tak? Teraz co do samego marketingu, bardzo często jest tak, że niestety nie wiemy, co ogłaszamy. Czyli ogłaszamy działkę rolną, która okazuje się, że być może nie jest rolna, bo jest częściowo leśna. Ogłaszamy działkę inwestycyjną, na której nigdy w życiu żadna inwestycja nie powstanie, bo się nie da. Piszemy, że ta działka jest siedliskowa, no bo w sąsiedztwie mieszka rolnik, a okazuje się, że tutaj też żadnego siedliska nigdy nie będzie. Więc taki brak przygotowania merytorycznego to jest też coś, co powoduje znów brak zaufania klienta i rozkłada niejednokrotnie transakcje. No i kolejna rzecz, zupełnie w innych miejscach sprzedają się nieruchomości gruntowe, w szczególności rolne, niż mieszkania. Mieszkania opublikować trzeba na popularnych popularnych dużych portalach, żeby mieć dostęp do klienta z odpowiednim portfelem. Ale nieruchomości gruntowe bardzo często mi najlepiej się sprzedają na malutkich, lokalnych portalikach, a jeszcze lepiej przez lokalną gazetę. Kurczę, idzie. Sąsiedzi, prawda? Tutaj to też jest to, co powiedziałeś, to też jest niezwykle istotne, że sąsiedzi, wiedząc, że coś się sprzedaje w okolicy, mają kawałek ziemi, z przyjemnością sobie dokupią coś więcej. Tak, to jest taki świetny przykład pewnego dżentelmena, który miał na sprzedaż jakieś 2 hektary niedaleko pod Serockiem. Miał z tym poważny problem, żeby to posprzedawać. No nic dziwnego, bo i cena też była nieciekawa. A on przy okazji kupił od nas chyba już ze 2 mieszkania, no i dzwoni do nas następnego razu. To ten moment, kiedy ja przychodziłem tutaj do pracy, więc jeszcze nie znałem relacji z tym człowiekiem, i on dzwoni i mówi: słuchajcie, bo ja kupiłbym jakieś kolejne mieszkanie, bo mi się działki sprzedały. A jak się sprzedały? Przecież żadnego ogłoszenia nie było, no bo my wiemy, monitorujemy rynek, tak? No ludzie sami przyszli. Okazuje się, że ktoś tam jeden kupił od tego pana działkę, była tablica informacyjna z informacją, że tak, tu człowiek buduje dom, no skoro jest tablica, to jest i numer do tego inwestora, skoro jest numer do inwestora, to wszyscy dzwonili do inwestora, pytając, czy tu nie ma działek w sąsiedztwie na sprzedaż. No i tym dziwnym trafem człowiek sprzedał 2 hektary, nawet się nie zorientował kiedy.
Super, super. Dorota Bednarczyk. Przy pytaniu o sprzedaży działki powyżej 30 arów z domem wybudowanym przed 2016 rokiem nie chodziło mi o okres 5 lat, tylko o odstąpienie od prawa pierwokupu i umowy warunkowej na podstawie tegoż zwolnienia. Czy to już nie obowiązuje? Jest właśnie po akcie. Czy możesz jeszcze raz? Zaraz, ja mam, przeczytam. Przy pytaniu o sprzedaży działki powyżej 30 arów z domem wybudowanym przed 2016. To jakbyś mógł w ciszy, dobra, w ciszy okay, przeczytaj mam, sobie. Mam. A, dobra, okej. Okay. Nie obowiązuje już ten przepis. Czyli tak, kiedyś było tak, że jeśli była działka zabudowana domem, przed 2016 rokiem musiał być ten budynek wybudowany i ta działka była do 0,5 hektara, to wtedy sprzedaż takiej nieruchomości była zwolniona z obowiązku uzyskiwania zgody KOWR-u na przeprowadzenie transakcji. Natomiast teraz jest tak, że do 1 hektara, bez względu na to, czy zabudowane, czy niezabudowane, można sobie spokojnie bez tych zgód kupić. Czyli już tego przepisu, o którym mówiliśmy, nie ma, on został wykreślony mniej więcej po jakichś 7 miesiącach chyba jego obowiązywania. Okej, okay. Zbliżamy się do końca naszego live'a. Bardzo dziękuję, Krzysiek, za te wszystkie odpowiedzi. Kamil Berger, o, pozdrawiamy, grunt to Mazury. Magdalena Szmurło. Dobrze przeczytałem, już mi się w oczach mieli, przepraszam. Białystok chętny na szkolenie, słuchaj. Chyba jakieś szkolenie będzie. Jednak. Ja nie bez przyczyny o tym Białymstoku mówiłem, tak, że wiesz. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Paweł Breisner, świetny temat, dzięki Paweł, pozdrawiamy i do jutra. Agata Krowicka, jeśli na działce powyżej 1 hektara poza miastem uzyskamy WZ-kę, to czy KOWR ma jeszcze coś do powiedzenia przy sprzedaży? Ale rzeczywiście, KOWR ma do powiedzenia nie. Mhm. Czyli jeśli masz działkę większą niż 1 hektar, to sam fakt uzyskania WZ-ki nie decyduje o tym, czy ta działka jest rolną czy nierolną. W myśl ustawy dla KOWR-u ta działka nadal pozostaje działką rolną, czyli nadal trzeba uzyskać WZ-kę. Ewentualnie jedynym rozwiązaniem jest uzyskanie miejscowego planu dla całej działki, tylko i wyłącznie. Okej, dobra. Mamy pytanie jeszcze tutaj od Iwony Kabrus. Jak znaleźć właściciela, jakich patenty? Ojoj, no tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych metod, żeby znaleźć właściciela nieruchomości, w szczególności nieruchomości gruntowych. Może być tak, że całkowitym przypadkiem znasz lokalnego listonosza i on wie, czyja jest ta działka. Możesz znać lokalnego proboszcza i on jeszcze lepiej wie, czyja jest to działka. Możesz zapytać lokalnego sołtysa, bo to przecież on roznosił do tej pory nakazy zapłaty podatku od gruntów i z sołtysem bez problemu się porozumiesz. Możesz znać lokalnego geodetę. Geodeta, wykonując różnego rodzaju prace, ma dostęp do tych danych i o tym wszystkim wie. Są również portale, które powodują, że możesz sobie taki adres znaleźć. Ja nie korzystam z tych portali, mam swoje prywatne powody ku temu. Ja uważam, że dane ksiąg wieczystych powinny być dostępne wszem i wobec, a nie żeby jakiś tam ktoś mi kazał za to płacić. Popieram dyrektora tutaj, który tego głównego geodetę kraju w 100% w sporze z UODO. Więc uważam, że te dane powinny być jawne, bo to prowadzi do większego bezpieczeństwa. Dalej, szukając tych właścicieli, najlepszą według mnie metodą rzeczywiście jest podejście do lokalnego sklepu i porozmawianie z lokalną sklepową, to najbliżej. Mega źródło informacji, naprawdę. No i sąsiedzi, sąsiedzi, jeszcze raz sąsiedzi. Ewentualnie taki już bardzo ekstremalny przypadek. Może być tak, że całkowitym przypadkiem jedziesz sobie przecież tą wiejską drogą, no i niestety podczas tej podróży okazało się, że poszła ci miska olejowa. No i tak zjeżdżając z drogi trafiło się, że ten samochód zatrzymał się właśnie na tej działce, no i olej wyciekł na tą działkę. No ale przecież to jest zdarzenie niebezpieczne dla środowiska, czyli ty musisz powiadomić tego właściciela tej działki, że takie zdarzenie miało miejsce, czyli masz interes prawny, uzasadniony. Ty chcesz z nim dojść do porozumienia, jak usunąć ten olej, żeby jego działka nie była zanieczyszczona, czy może jakaś rekultywacja będzie potrzebna, nie wiem, nie znam się, panie urzędniku. No i składasz odpowiedni wniosek w urzędzie o ujawnienie danych tego właściciela tej działki. No i urząd niestety, chcąc nie chcąc, musi takie dane ci ujawnić. Oczywiście kwestia wymyślenia odpowiedniej historii, ale tutaj storytelling to nie mój temat szkolenia, ale mogę też popróbować. Jasne. Ile razy zdarzyło ci się, że tak powiem, tą miskę olejową tam uszkodzić?
Wiesz co, mi się nie zdarzyło jeszcze uszkodzić miski olejowej, bo większość rzeczy, które robię, to tam tak fajnego detalu. Okej, fajnego. Dobra, mam pytanie jeszcze tutaj, Krzysiek. Co jeżeli chodzi o podatki, jeżeli chodzi o opłaty adiacenckie tutaj, rentę planistyczną, VAT, jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o... To, co najważniejsze, chyba już sobie powiedzieliśmy, czyli lepiej już było, bazerność Urzędu Skarbowego będzie rosła, więc należy się na to przygotować. Jak jasna cholera będzie rosła pazerność Urzędu Skarbowego, i to nie ma dwóch zdań. Teraz dwa słowa o tych dodatkowych parapodatkach, czyli renta planistyczna, opłata adiacencka. Renta planistyczna jest wtedy, kiedy urząd uchwali plan miejscowy albo zmieni plan miejscowy w ten sposób, że wartość naszej działki wzrośnie, a my tą działkę przed upływem 5 lat postanowimy sprzedać. Przed upływem 5 lat od tej zmiany czy uchwalenia planu. Czyli miałem działkę, która nie miała planu, uchwalono, że budowlana. W oczach urzędnika wartość tej działki wzrosła z 10 do 15 zł. Od piątki muszę zapłacić podatek. No i teraz ten podatek, ta opłata będzie wynosić do 30% od tego wzrostu. Czyli 30% z 5 zł trzeba oddać urzędnikowi. Oczywiście można dyskutować na temat wysokości tej opłaty i warto, bo niejednokrotnie da się coś fajnego wynegocjować. Teraz idąc dalej, opłata adiacencka jest bardzo podobnym tworem. Jeśli dokonujesz scaleń bądź podziałów, lub też urząd dokonuje scaleń bądź podziałów, albo też urząd dokonuje inwestycji w infrastrukturę techniczną, typu droga, oświetlenie, media, i robi to ze środków swoich bądź środków Skarbu Państwa, to wtedy temu urzędowi może się należeć aż do 50% od kasy, tej od wysokości tego wzrostu wartości. No i rozwiązaniem, żeby nie płacić tego para podatku, jest trzymanie ziemi przez okres 5 lat od chwili dokonania tego podwyższenia wartości. Tej modernizacji. Tak jest. Natomiast urzędnicy, ustawodawca doszedł do wniosku, że za dużo kasy mu ucieka, no i trwają prace nad taką zmianą, która nie będzie was cieszyć. A zmiana ta mówiłaby, że jeśli tylko rzeczywiście doszło do tego wzrostu wartości, to urząd, to nie ma tego okresu 5-letniego. Dożywotnio koniec. Trzeba się podzielić przy sprzedaży z tą kasą, z urzędem i koniec. Okej. Okay. Teraz w prosty sposób o tych podatkach, czyli VAT. Kiedy występuje VAT? No jeśli działamy w formie podmiotu typu spółka i nie mamy żadnych tam zwolnień, tak? Czyli standardowa spółka na VAT-cie, no to kupimy na VAT-cie, sprzedamy na VAT-cie. Znaczy kupimy nawet bez VAT-u, ale sprzedamy z VAT-em, bo jesteśmy spółką, koniec. Jeśli chodzi teraz o osobę fizyczną, to najczęstszy przykład jest taki. Jest sobie ktoś, kto ma gospodarstwo w spadku, tak? I miał to gospodarstwo od 5 lat, no i teraz chciałby je sprzedać, tak? On jest już sobie dawno za granicą i ma głęboko gdzieś. I jak to zrobić? No i teraz... Jeśli ta osoba sprzedająca dokona podziału tej działki i sprzeda, to ok, ale jeśli dokona podziału, zrobi drogę, uzbroi, ogrodzi, to już jest to wzrost wartości, a podatek VAT jest podatkiem od wartości dodanej, czyli dodałeś wartość, podziel się ze skarbówką, czyli wtedy urząd skarbowy powie, ja chcę VAT, no i niestety wygra. Ok. Dobra. Teraz podobna jest interpretacja dotycząca CIT i VAT, czyli jeśli powiedzieliśmy sobie o VAT-cie, że my wykonaliśmy coś, co podniosło wartość i to spowodowało, że trzeba zapłacić VAT, to podobnie jest z CIT-em, czyli jeśli my będziemy działać tak, w takim celu wprost widocznym, że zachowujemy się jak przedsiębiorca, chcemy więcej kasy zarobić i my inwestujemy w tą nieruchomość, dodatkową kasę, no to wtedy też bardzo prawdopodobne, że spotka nas CIT, niestety. Okej. Okay. Okej, okay, bardzo dziękujemy. Lucy Lu, mnie też bardzo się Krzysztof podoba. Merytorycznie mówi i bez ściemy, także komplement. Damian Babiński, witam, witamy Cię Damianie. Piotr Białas, jaka powierzchnia działek sprzedaje się teraz najlepiej, Krzysztofie? To bardzo dobre pytanie. Metrów? Bardzo dobre pytanie, bardzo dlatego że nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Okay. Skąd to wynika? To zależy od tego, gdzie na mapie kraju jesteś, bo takie dwa często używane parametry to jest powierzchnia działki i na przykład szerokość działki. Krzysztofa nam na chwilę przyciął. Jestem? Jest bardzo dobrze. Jestem? Wracamy. Halo, halo, Krzysztofie, halo, halo.
Jesteś. Ja Ciebie widzę idealnie. Jakby, super, jakbyś mógł powtórzyć, bo nam tutaj stream delikatnie przycięło, dobra. Więc wielka prośba. Więc w skrócie, bardzo często używanym parametrem poza powierzchnią działki jest szerokość frontowa działki. Tak jest. Pomówmy sobie o tych dwóch parametrach łącznie, bo one są bardzo zbliżone do siebie i w podobny sposób do nich należy podejść. Więc jeśli jesteśmy w jakiejś aglomeracji większej, typu Wrocław, Warszawa, Wrocław, to pozdrawiamy Grylewicza Łukasza przy okazji, tak, bardzo gorąco pozdrawiamy Łukasza Grylewicza. Jeśli jesteś w jakiejś większej aglomeracji, no to wiadomo, że ceny są wyższe, czyli automatycznie ludzie, chcąc zmieścić się w jakimś budżecie, poszukują trochę mniejszych działek. To oznacza, że akceptują mniejsze metraże i mniejsze szerokości działek. Natomiast czym dalej jesteś od takiej aglomeracji, tym ludzie oczekują działek o większej szerokości oraz o większej powierzchni. Z moich dotychczasowych symulacji, tu gdzie ja sobie działam, nie opłaca mi się kreować działek o powierzchni większej niż 1500 metrów. No i zazwyczaj nie sprzedają mi się zbyt dobrze działki, które mają szerokość tutaj już w zależności, tak? Które mają szerokość tą frontową poniżej 25 metrów, a jak jest mniej niż 22, to już tak krucho. Oczywiście w lepiej zurbanizowanym terenie też się one posprzedają, ale ja jednak bardziej wolę uciec na wieś i podziałać tam, gdzie jest trudniejszy rynek, bo czym trudniej, tym lepiej. Tak jest, większy zarobek. Jurek Sępowicz, była rewelacyjna okazja na poznanie wielu rolników w gminie. Zapisałem się jako rachmistrz do spisu rolnego 2020, który trwa. Ale niestety, online przede wszystkim, specyfika 2020, ale można było poznać wszystkie grunty w swojej gminie. No i prawie byłem rachmistrzem. No metody Jurka. Jurek, pozdrawiamy, ty to jesteś kreatywny człowiek. Adaś Ska, jeżeli mamy wydane warunki zabudowne na całą działkę rolną poza miastem, a grunt jest trzeciej klasy, to musimy ją odrolnić? No, z tym odrealnianiem to jest też trochę bardziej złożony temat, bo jest odrolnienie i wyłączenie z produkcji rolnej. Więc teraz tak, jak masz warunki zabudowy na całą działkę i ta trzeba byłoby zapoznać się przede wszystkim z treścią tych warunków zabudowy, co to oznacza, że one są dla całej działki, czy one rzeczywiście całą działkę wyłączają z produkcji rolnej, czyli całą działkę przeznaczają po coś innego niż dotychczasowa rola. Jeśli tak, to rzeczywiście trzeba będzie, no, nastąpi zmiana sposobu użytkowania, zmiana przeznaczenia i rzeczywiście nastąpi odrolnienie i to kosztuje. Ja zawsze namawiam do tego, żeby czegoś takiego nie robić, a jeśli już, to do 500 metrów robić wyłączenie, czyli w ten sposób zaplanować zabudowę, że ty musisz wyłączyć z produkcji tylko 500 metrów kwadratowych ze swojej działki, a reszta nadal pozostanie rolna. Da się to rozsądnie zrobić, aczkolwiek znów trzeba pamiętać o tym, że też urzędnicy z kolei mają jak się bronić przed naszą niechęcią do podatków, no bo skoro my wyłączymy cały front, a zostanie tylko tył i nie ma logicznego ani jakiegoś logicznego i logistycznego sposobu, żeby użytkować tą ziemię rolną z tyłu, no to powiedzą nam panie, no i będą mieć rację, tak? Okej, okay, dobra. Iwona Kabrus, rewelacyjny z tym olejem, super patent. Łukasz Banaszek tutaj wrzucił zdjęcie ze żniw z Lublina między blokami. Agata Krowicka, kreatywność nie zna granic. Anna Słowek, zaczynają naliczać opłatę planistyczną, gdzie tylko to możliwe. No takie mamy czasy, że już niedługo za wszystko będzie trzeba płacić. Urszula Piasecka, super live, bardzo konkretnie. Ula, wskaż mi jeden live, który nie był konkretny. Z pozdrowieniami oczywiście. Agata Krowicka, świetny live, samo mięcho, super, bardzo dziękujemy. Ostatnie pytanie dzisiejszego live'u, uważaj. Damian Babiński, kupuję teraz 1,7 hektara gruntu rolno-budowlanego, ten grunt sąsiaduje z moim gruntem oraz jest wzdłuż drogi gminnej. Czy coś mogę wybudować na niej? Ależ owszem. To znaczy, żeby była jasność, jak kupujesz ziemię rolną, tą powyżej 1 hektara, bez względu na to, czy ona ma częściowo plan, czy nie ma w ogóle planu, to i tak możesz ten grunt w jakikolwiek sposób wykorzystywać na cele, no powiedzmy, zbliżone do rolniczych. Czyli chcesz pobudować sobie budynek mieszkalny, nie ma sprawy, tylko ty nazwiesz to zabudową zagrodową, a nie mieszkaniową. I już, no bo przecież każdy rolnik musi mieć gdzie mieszkać, więc spoko, to zrobisz. Ale jeśli będziesz chciał tam pobudować halę magazynową, czy budynek typowy garażowy, czy coś innego, no to urzędnik powie, nie, nie da się. A nawet jeśli urzędnik ci pozwoli pobudować coś innego, typu taką halę, no to znów pytanie, czy nie będziesz miał kazusu Mariusza Pudzianowskiego, który twierdził, że jego hale są stodołami, nie?
Więc no, to jest zagwozdka, jak do tego potem podejdzie urzędnik. O świetnej rzeczy właśnie wspomniał Dominik Babiński. To jest coś, co właśnie pod Rzeszowem miało miejsce. Agroturystyka. Tak, możesz spokojnie pobudować domki rekreacyjne. To jest właśnie pytanie Damiana. On tutaj jakby doopisuje. To pytanie, na które odpowiadasz, to jest Damiana, także Damian, agroturystyka. Och, no to... i widzisz, sam tak. sobie odpowiedziałeś. Po co tak ja tu, ja nie wiem. Idę do domu. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze 2-3 pytania i kończymy tego live'a dzisiaj. Tutaj zapytał mnie Tomek Nalepa, jak to ostatnie pytanie, zawsze był mecz, dogrywka, nawet karne, ale moi drodzy, czasami lepiej zostawić was w niedosycie niż się przesycić, stąd jakby tutaj zmiana lekka reguł gry. I tak mamy 73 minuty już naszego live'a. Kamil Berger, nie czeka jeżdżenie po rolnikach w gminie, aby wydzierżawić kilka hektarów, by uzyskać WZ-kę na zabudowę siedliskową na swojej działce. Jak twoje doświadczenia przy rozmowach z rolnikami, bo na samą myśl boli mnie wątroba. No tak, zgadza się. Masz jakiś patent, masz jakiś pomysł, w jaki sposób zagadać z tymi, do tych rolników? Na pewno fajnie jest znaleźć jakiegoś przyjaciela rolnika w danym sąsiedztwie, prawda? Wiesz co, ja nie miałem z tego typu rzeczami problemów, dlatego że skoro ja obracam w jakikolwiek sposób tymi nieruchomościami rolnymi, no to tutaj komuś sprzedałem hektar, tu dwa, tu pięć, więc jak ja potrzebowałem mieć dokument, tak, no to było to dla mnie dość proste, tak, bo zawsze wśród klientów nawet brakowało mi kilku tysięcy metrów, mówię, nie wiem, panie Piotrze, tutaj podpis potrzebuję na chwilę, nie ma sprawy i tak, panie Krzysztofie, sporo nam pan pomógł, tu jest mój podpis z głowy, więc ja nie miałem z tym problemu. Natomiast Kamil, jest jeszcze jedna opcja, o której ci od razu powiem, tak, żebyś wyszedł mądrzejszy z naszego live'a. Jeśli potrzebujesz po prostu uzyskać WZ-kę na zabudowę siedliskową, to możesz spróbować odwrotnego sposobu, czyli to rolnik jakiś w okolicy może uzyskać, może sprzedający tą działkę, czasem w ten sposób warto do tego podejść, czyli tak, jest rolnik, który ma na sprzedaż działkę większą i ty, który nie jesteś rolnikiem, ale chcesz się na niej pobudować, ale wiesz, że tam jest możliwa tylko zabudowa zagrodowa, więc to ten rolnik uzyskuje WZ-kę, a potem przepisuje ją na ciebie, wszyscy szczęśliwi. Mhm. Więc okay, to jest też strategia, patent, którą warto wykorzystać. Super patent. Beata Smuga, jak jest opłata adiacencką, jak gmina doprowadzi media, płacimy za wzrost wartości ziemi? Tak, jeśli ten, i tutaj jest ta opłata ta wyższa, czyli nie 30, a do 50% od wzrostu wartości, jeśli gmina doprowadzi media, natomiast jeśli my doprowadzimy media, no to sorry, moja inwestycja, nie? Dokładnie tak. Piotr Białas, jaką powierzchnię ma działka, którą jesteś zainteresowany, to chyba pytanie do tych innych komentarzy. Mm-hmm. Jerzy Sępowicz, Michał Boniaszuk, tak, kończymy. Sam powiedziałeś, że już się chłodzi, a i Krzysztof nie odmówi. No to tak, tak, Jurek, tak. Karol Wawrzyniak, ostatnie pytanie. Jakie są teraz ceny za hektar ziemi rolnej, średniej? Masz jakieś takie dane? Wiesz co, najlepiej jest odwołać się do średnich cen publikowanych przez GUS i to będą średnie ceny rzeczywiście ziemi rolnej, czyli takiej ziemi, która pomiędzy rolnikami jest sprzedawana, natomiast musisz też pamiętać, że bardzo często ziemia rolna, czyli mniejsze fragmenty ziemi rolnej, nie w hektarach, w mniejszych fragmentach, sprzedają się za niebotyczne pieniądze. Przecież spora część Warszawy to są grunty bez miejscowego planu, czyli teoretycznie na akcie będzie to działka rolna i może to kosztować ładnych kilkaset złotych bądź więcej za metr kwadratowy. Więc no. Okej. Okay. Krzysztofie, live nasz dobiegł końca. Teraz jest czas dla ciebie, żebyś sobie poskrolował, wybrał osobę, która zwycięża konsultację z tobą, ale zanim to nastąpi, Krzysiek, jeszcze chwila, powiedzmy o tym, co przygotowaliśmy dla Polskiego Forum Nieruchomości, dla naszych widzów. Dodatkowo. No to wkleimy wam zaraz taki fajny link na czat i będziecie mogli sobie poklikać po sklepie. Pytaliście trochę o szkolenia, więc jeśli jesteście zainteresowani, to będziecie mogli skorzystać z super niższej ceny. Trzeba skorzystać z kodu rabatowego. Pewnie was zdziwi treść tego kodu, ale brzmi on PFN, czyli tak Shop, jak na przykład Polskie Forum Nieruchomości, to żeby łatwiej było wam zapamiętać. Tak jest. Właśnie tak, w tym tutaj górnym chyba lewym narożniku. Taka ściąga tutaj, jakbyście zapomnieli. Tak jest. Więc wchodzicie na sklep, wybieracie, co was interesuje, wpisujecie PFN, a cena magicznie się obniży. W tym przypadku o 10%, no ale mimo wszystko uważam, że warto. No super, i tam też można, dobra, sobie coś kupić. Ja już wklejam dla was link. To może linka zaraz, Krzysiek, zaraz linka, dobra? A teraz wylosujmy osobę, która wygra konsultację z tobą, czyli nagrodę główną dzisiejszego wieczoru, a ja w tym czasie, drodzy widzowie, bardzo was serdecznie zachęcę do tego, żebyście
polajkowali, dali serducho i udostępnili tego live'a, poszerowali wśród znajomych, żeby to jak najszerszym strumieniem szło. Niestety Facebook ścina nam zasięgi niemiłosiernie, więc walczymy jak możemy. Przypomina mi ciekawostka, w następny wtorek mamy kolejny live o 20:30, tym razem ze świetnym fotografem nieruchomości, także też będzie się działo, Łukasz Banaszek będzie naszym gościem. Krzysiek, wracamy do Ciebie, jak sytuacja na froncie, czy mamy kogoś? No się bardzo się zastanawiam. Teraz takie powinny być werble. Nie mam niestety takich możliwości tutaj, wiesz, sprzętowych, żeby troszeczkę wprowadzić takiej atmosfery oczekującej. Widzowie czekają. No ja nadal myślę, no, naprawdę. Wiesz co, zróbmy tak. Niech to będzie dzisiaj, poczekaj. O, niech to będzie Iwona, Iwona Kbrus. Tak się Iwona nazywa na Facebooku, ze względu na to głównie, że to pytanie było pytaniem, ja lubię odpowiadać wam bardzo konkretnie na konkretne pytania, tak, ale to pytanie było takim, gdzie można tak mega popłynąć, a ja to też lubię, tak, więc właśnie ze względu super. Na to bonus super dla ciebie. Super, super. Bardzo dziękujemy w imieniu Iwony. Iwona wygrała po raz chyba 8 albo 9 podczas naszych live'ów na Polskim Forum Nieruchomości, więc jeżeli będzie miałaś te liczby 100 to lotka, teraz mówię szczególnie do Ciebie, Iwonka, wielka prośba, wyślij nam wszystkim na forum albo na grupie, żebyśmy mogli też z tego lotka zagrać. Gratulujemy Ci bardzo serdecznie, oczywiście się śmieję, także gratulujemy konsultacji z Krzyśkiem, odezwij się do Krzyśka, tak żebyście od razu złapali kontakt. Ewa Gajewska jeszcze jest z nami, tutaj Tomek Nalepa, ale okej, nie wszędzie działa ten kod, jeszcze Tomek nie wszędzie, ale tutaj na stronie, którą wyślę wam Krzysiek po naszym live'ie, będzie to działo. Krzysiek, bardzo serdecznie Ci dziękuję za spotkanie, było bardzo owocne, było bardzo wartościowe, także czapki z głów, naprawdę, bardzo serdeczne, wielkie dzięki. No ja bardzo serdecznie dziękuję Tobie za zaproszenie, ale jeszcze bardziej serdecznie dziękuję wszystkim za obecność tutaj. Widzę grono fajnych już w sumie znajomych, którzy wszędzie, gdzie tylko bym nie był, są i cieszę się, że są również tutaj. Od razu lepiej mi się robi na sercu. Tak jest, jest rodzina, prawda? Łączą nas nieruchomości, więc to jest najpiękniejsze w tym biznesie. Krzysiek, bardzo dziękuję, drodzy widzowie, życzymy Wam dobrego wieczoru, spokojnego wieczoru. W razie jakichkolwiek pytań dodatkowych, o, już teraz komputer i kamerę tu zrzucę, zapraszamy Was do pisania na wiadomościach prywatnych. Życzymy Wam dobrego wieczoru, nieruchomościowego tygodnia, samych sukcesów, efektywnej pracy i pozdrawiamy Was serdecznie. Tak jest? Tak jest, dzięki wielkie i do zobaczenia. Tak jest. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.